Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem i będzie to taki luźny tag, będzie to Springtime Tag, który to podłapałam, ponieważ nie zostałam otagowana, ale podłapałam od Alicji z kanału Alice Vlog Channel. Bardzo mi się spodobała taka forma tagu, jest to tag, który Alicja zapoczątkowała na polskim YouTubie, w związku z czym pytania są po angielsku, ale ja tutaj na bieżąco sobie je będę tłumaczyła. Także jeżeli jesteście ciekawe moich odpowiedzi na te pytania, które oczywiście wiążą się z tematyką makijażu na wiosnę, to koniecznie zostańcie ze mną dalej. Pierwsze pytanie. Wiosna oznacza rozświetloną skórę. Co dla Ciebie, co Ty robisz, aby osiągnąć taką zdrową, rozświetloną cerę? Więc ja ogólnie, jak tylko słyszę wiosna, to automatem mam przed oczami coś lżejszego. Zresztą same widzicie, że mam teraz na oczach tylko i wyłącznie jakiś lekki cień do powiek i po prostu rzęsy i nic więcej, pomadkę jedynie. Taką, która troszeczkę nadaje życia. I właśnie to tak mi się kojarzy zawsze właśnie z wiosną. Ale tutaj mówimy o skórze, więc skóra mi się ogólnie zawsze, zdrowa skóra, to jest zasadnicze, nie tylko z wiosną mi się kojarzy, ale zawsze zdrowa skóra mi się kojarzy właśnie z tym, kiedy jest rozświetlona, dlatego ja sobie nie żałuję rozświetlacza, ale też staram się dobierać takie produkty do twarzy, które są w miarę lekkie, nie dają takiego tapeciarskiego, ciężkiego wykończenia i które bardzo ładnie się zawsze komponują z rozświetlaczem, który będzie wyglądał po prostu promiennie. Więc ja zawsze standardowo po prostu, nie tylko na wiosnę, ale zawsze po prostu. W sumie to raczej na co dzień, nie tylko na wiosnę, ale przez cały rok staram się po prostu dbać o to, aby na noc olejować twarz. I używam do tego różnych olejków, zazwyczaj są to olejki, które mają w sobie albo olejek arganowy, albo olejek makadamia, bo one najbardziej nawilżająco działają na moją cerę. I tak mi się udaje w miarę przez cały rok. Oczywiście czasami się zdarzają jakieś, wiecie, cięższe okresy dla cery, ale generalnie przez cały rok raczej udaje mi się utrzymać taki efekt właśnie rozświetlonej cery, używając po prostu olejków, czyli dbając o odpowiedni poziom nawilżenia tej skóry. Drugie pytanie. Jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi Ci do głowy, kiedy robi się ciepło? Pierwsza taka urodowa rzecz, kiedy robi się ciepło, to jest to, żeby mieć na twarzy jak najmniej. Dlatego ja mam taki swój stały arsenał rzeczy, które zdecydowanie ja używam wtedy właśnie, kiedy robi się ciepło. I zazwyczaj są to kremy CC albo kremy BB, które po prostu są lekkie i które dają mi wyrównanie kolorytu skóry, ale które też nie dają takiego efektu, wiecie, takiego super hiper makijażu. Więc to zdecydowanie jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o takie rzeczy beauty, w momencie, kiedy robi się właśnie ciepło. Kolejne pytanie. Jaka jest Twoja ulubiona część wiosny? Czyli co najbardziej lubisz w wiośnie, w okresie, pory roku, jakim jest wiosna? Ja ogólnie lubię to, że wszystko się budzi do życia. Lubię bardzo to, że człowiek dostaje takiego nowego powietrza w płuca, takiej nowej krwi i wszystko się wydaje wtedy takie po prostu świeższe, fajniejsze. Ja bardzo wtedy też zmieniam całkowicie swój nastrój i też zauważyłam, że mi się osobiście zmienia w ogóle totalnie, jak się robi cieplej. Zmienia mi się w ogóle metabolizm i jakby tracę wodę z organizmu i nie jestem już taka spuchnięta jak przez zimę. I po prostu jakoś tak sama sobie się nawet bardziej podobam. Tak, i to by była moja odpowiedź. Kolejne pytanie. Czy to, że jest wiosna, ma jakiś wpływ na to, że robisz coś inaczej ze swoimi włosami? Nie wiem, czy to prawidłowo tłumaczę, wydaje mi się, że dobrze. Ja ogólnie o włosy staram się dbać przez cały rok, ale zdecydowanie na wiosnę bardziej podobają mi się takie włosy, które są bardziej takie zmierzwione, takie bardziej rozwiane. Bardzo lubię wtedy jakieś właśnie takie zawinięcia, upięcia, tego typu rzeczy, aczkolwiek jestem też leniwcem i na co dzień pod tym względem, że mam rano, wolę pospać, to po prostu zazwyczaj noszę taką kitkę jakiegoś kucyka czy coś w tym stylu. Też bardzo lubię koczki. Ogólnie strasznie nie lubię mieć rozpuszczonych włosów i nie lubię, jak te włosy mi grzeją kark i w ogóle wiecie, o co chodzi. Po prostu ja się z tym czuję niekomfortowo i staram się tego unikać, ale tak, żeby na wiosnę jakoś szczególnie dbać o włosy, to nie. Raczej kojarzy mi się to z innymi jakimiś upięciami włosów, z takimi włosami bardziej rozwianymi przez wiatr, wiecie, o co chodzi. Takie bardziej zmierzwione, nie takie ułożone czy przylizane. Kolejne pytanie. Tutaj w piątym pytaniu chodzi o to, jakie części garderoby najbardziej nas ekscytują, żeby je założyć, czyli czego się najbardziej nie możemy doczekać, żeby założyć na wiosnę.
No i tutaj też znowu będę oczywiście wyjątkiem, jak w większości rzeczy, ale ja generalnie nie jestem jakimś fashionistą. Nie przykładam jakiejś mega uwagi do tego, żeby się jakoś super modnie ubierać albo mieć jakieś elementy garderoby stricte przeznaczone na jakieś określone pory roku. Ale zauważyłam, że jak robi się ciepło i jest wiosna, to zdecydowanie przypadają mi do gustu spódniczki i lubię wtedy nosić baleriny, baletki. To się mi wydaje takie bardzo dziewczęce i niesamowicie wiosenne, więc to jest na pewno taka rzecz, którą lubię bardzo w wiośnie i jest to taki element garderoby lub sposób ubierania się, który uważam, że towarzyszy typowo właśnie porze roku, jaką jest wiosna. Kolejne pytanie. Jaki jest Twój ulubiony zapach, jeżeli chodzi o wiosnę? No i tutaj znowu, ja ogólnie w zimę lubię na przykład takie słodkie zapachy, a na wiosnę lubię bardziej takie świeże. Ktoś mnie tu cały czas gryzie. Tak na przykład na wiosnę bardziej przepadam za zapachem Chanel Mademoiselle albo Chanel Allure, a na przykład na wiosnę, lato bardziej przepadam za Donna Karan, Be Delicious. Ale właśnie to już jest akurat taka ewidentna rzecz, która zawsze mi towarzyszy, kiedy się zmienia pora roku na zimy, na wiosnę, że właśnie staram się mieć takie, może nie staram się mieć, ale po prostu samoistnie ciągnie mnie w tą stronę, żeby ten zapach, który mi towarzyszy, był taki właśnie bardziej świeży i taki odżywczy niż taki słodki, otulają. Kolejne pytanie. Najbardziej ulubiony wiosenny kolor szminki. Ja nie jestem zbyt szminkowa. Jeżeli już jestem, to zazwyczaj są to nudziaki i jest to przez cały rok. Ale zdecydowanie na wiosnę gdzieś tam właśnie stawiam na lżejsze troszeczkę oko, a na mocniejsze usta. I tak na przykład w tym makijażu mam delikatnie zrobione oko, ale też delikatnie usta, ale jednak te usta mają kolor. Nie są takie całkowicie, wiecie, pozbawione koloru, tylko i wyłącznie przejechane jakimś błyszczykiem. Więc właśnie na wiosnę mi się kojarzy, żeby tak mieć delikatnie podkreślone oko, a troszeczkę bardziej zaakcentowane usta, właśnie jakimś takim elementem kolorystycznym. Ulubiony kolor lakieru. Ulubiony kolor lakieru to taki, jaki mam aktualnie, czyli takie właśnie pudrowe kolory, które po prostu automatycznie kojarzą mi się z wiosną. Ja ogólnie mam wiosnę chyba cały rok na paznokciach i tak mnie do niej ciągnie, bo jakoś zawsze ciągnie mnie w kierunku pastelowych kolorów i to są takie kolory, w których się najlepiej czuję, więc zdecydowanie są to właśnie tego typu kolory, jak teraz mam na paznokciach i to jest mój akurat ulubiony kolor lakieru hybrydowego z semilaka. Jest to kolor Sweet Pink. I ostatnie pytanie. Jaka jest pogoda wiosną w miejscu, w którym mieszkasz? I tutaj teraz mówimy albo o moim mieście, albo o Polsce, nie wiem. W każdym bądź razie wiosna jest różna, bo żyjemy w takim klimacie, w którym wiosna jest różna i niestety nie jest ona czasami typowo wiosenna. To znaczy, że nie jest taka książkowa, że tu sobie wszystko kwitnie, tu świeci słonko, tu jest taka temperatura, pomalutku się robi cieplejsza. Zazwyczaj jest to bardzo skrajne i na przykład w ostatnie dni było tak, że było bardzo ładnie. Było bardzo ciepło, nawet 20 parę stopni. I potem nagle po prostu o 180 stopni zwrot i po prostu deszcz, zimno, nieprzyjemnie. Ale był też tego plus taki, że wszystko się zrobiło zielone i po prostu pięknie rozkwitło. Także wow, coś pięknego. I za to w sumie też lubię wiosnę. Ja nie należę do jakichś tam narzekających osób, także tak. Jakiś taki znowu chaotyczny mi się ten film wydaje. Ja nie wiem, co się ze mną ostatnio dzieje naprawdę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten springtime tag. Koniecznie dajcie mi znać, jakich Wy byście odpowiedzi udzieliły na te pytania. Szczególnie chodzi mi najbardziej oczywiście o to, na co ja mam największą zajawkę. Kolor lakieru do paznokci. Jakie Wy lubicie najbardziej kolory do paznokci? Dajcie mi znać w komentarzach. Ja chciałabym zatagować do wykonania tego tagu Klaudię Górską z kanału X Little Sunshine. Chciałabym zatagować do tego wykonania tego tagu Karolinę z kanału Stylizację TV. Chciałabym otagować do wykonania tego tagu Oleskę z kanału The Oleska oraz Anię z kanału Shadow. Także zachęcam Was dziewczyny do nagrania takiego filmiku, bo myślę, że Wasi widzowie również mogą być ciekawi, jakie Wy macie rytuały związane z wejściem właśnie w porę roku, jaką jest wiosna. Więc czekam na Wasze odpowiedzi w Waszych tagach. A Wam dzisiaj dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie takie luźne filmiki, takie luźne pogadanki i tagi. To by było na tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego i wszystkiego wiosennego, także trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was, pa!